Pijany lekarz na dyżurze. Miał 2,5 promila. Alkoholu radom. Pijany lekarz na dyżurze. To jego druga wpadka. Znak zapytania. Prokuratura w Radomiu prowadzi śledztwo w sprawie pijanego lekarza, który pełnił dyżur w szpitalnym oddziale ratunkowym Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. Jak się okazało, to już drugi raz, gdy medyk został przyłapany na pracy pod wpływem alkoholu. Rok temu prokuratura umorzyła jednak śledztwo. Jak poinformowała we wtorek rzeczniczka prokuratury okręgowej w Radomiu Beata Galas, w poniedziałek wszczęte zostało dochodzenie dotyczące narażenia pacjentów przez lekarza Dariusza P. na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia bądź ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za przestępstwo to grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Pijany lekarz i kontrola w szpitalu w środę. OK. Godzina 17. Dyżurny policji w Radomiu został powiadomiony, że w szpitalnym oddziale ratunkowym w szpitalu na Józefowie znajduje się nietrzeźwy lekarz. Policjanci zastali na miejscu 61-letniego lekarza, który, jak się okazało po zbadaniu alkomatem, miał w organizmie ponad 2,5 promila alkoholu. W związku z zaistniałą sytuacją wojewoda mazowiecki zwrócił się do NFZ o przeprowadzenie kontroli w szpitalu w Radomiu. Postępowanie wyjaśniające wszczął także rzecznik praw pacjenta. Rzeczniczka szpitala na Józefowie Karolina Gajewska przekazała, że lekarz ten nie jest etatowym pracownikiem szpitala. Zostały wobec niego wyciągnięte stosowne konsekwencje wynikające z umowy cywilno-prawnej pomiędzy dwoma przedsiębiorstwami, czyli szpitalem a praktyką lekarską, napisała w komunikacie prasowym rzeczniczka. Nie sprecyzowała jednak, czy lekarz nadal pełni dyżury w szpitalu. Rozstania i powroty. Dariusz P. już po raz drugi został przyłapany w pracy po spożyciu alkoholu. W 2018 rok pełnił dyżur, mając, podobnie jak ostatnio, 2,5 promila alkoholu w organizmie. Wówczas szpital zerwał z nim kontrakt. Jednak po jakimś czasie, z powodu braków kadrowych w szpitalnej izbie ratunkowej, medyk znów wrócił do pełnienia dyżurów. Sprawą zajmowała się wówczas radomska prokuratura. W 2019 rok śledztwo zostało umorzone. Zdaniem śledczych lekarz nie naraził życia lub zdrowie pacjentów. Potwierdziła to powołana w trakcie śledztwa biegła z zakresu medycyny ratunkowej. Według niej zlecone przez lekarza badania i zastosowane leczenie wobec pacjentów, którzy trafili do niego na dyżur, były prawidłowe. Według śledczych działanie lekarza stanowiło naruszenie dyscypliny pracy, natomiast nie podlegało odpowiedzialności karnej.